Walentynki. To jest moment, nawet nie walentynki, tylko każdy rodzaj święta, który jest wpisany w kalendarz. Boże Narodzenie, święto takie, śmakie, powoduje, że marketerzy się podniecają, bo dzisiaj sprzedamy bardzo dużo, ponieważ ludzie kupują na prezenty, co jest takie słynne na prezenty. No i w branży księgarskiej, wydawniczej jest podobnie, czyli taka okazja jak walentynki jest okazją na to, żeby więcej sprzedawać, bo ktoś zamówi książkę swojej ukochanej, albo zamówi czekoladki, kwiatki, whatever. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób my szykujemy się do akcji Walentynki 2019. I to jest akcja, która już dzieje. I chcę się skupić w tym wideo na tym, żeby pokazać Wam, w jaki sposób ja tworzę mailing, czyli wiadomość mailową wysyłaną do bazy naszych subskrybentów. Mamy w swojej bazie ponad 13 tysięcy rekordów, czyli 13 tysięcy unikalnych adresów mailowych, do których wysyłamy mailing. I najważniejszą częścią tego mailingu to nie jest samo wykonanie szablonów HTML-u, który idzie do klienta na skrzynkę mailową, ale wymyślenie ciekawego pomysłu na to, w jaki sposób dotrzeć do klienta na wielu etapach. Czyli jeśli ten mail ląduje w Twojej skrzynce, widzisz mail od Marcina Osmana, to coś się musi zadziać w Twojej głowie, żebyś chciał go w ogóle otworzyć. I najczęściej to, co ja widzę w swojej skrzynce inboxowej, to oferty. Kup taniej, dzisiaj, promocja, walentynki, kup kochanej. Jak zamówiłem 2 tygodnie temu kwiaty na stronie ekwiaty.pl, taka poczta kwiatowa, to oni mnie po prostu masakrują od tygodnia promocjami, jak dlaczego warto u nich na walentynki zamówić te kwiaty. Ja rozumiem, że sezon, wiem o co chodzi, ale to nie jest dobry komunikat, mamy zero relacji z sobą. I ja siadłem sobie tutaj dokładnie w tym fotelu, wziąłem kartkę w rękę, nawet nie długopis, zacząłem sobie rozpisywać rzeczy, które są istotne z punktu widzenia takiego mailingu. Czyli na mojej kartce na górze pojawi się data. A, to nie jest ta data, to jest inna data. To nie, na to nie patrzcie. 14 lutego, akcja walentynkowa. I wypisałem sobie takie keywords główne, wokół którego moje myśli później mają krążyć. Wypisałem sobie walentynki, miłość, razem, dawanie. To są takie 4 słowa. Ja bazgrzę na max, ale zobaczcie, dokładnie ta kartka, która tworzyła całą kampanię marketingową. Czyli mamy walentynki, miłość, razem, dawanie. Czyli pisałem sobie słowa klucze, takie triggery, które w mojej głowie i w głowie potencjalnych klientów są wokół tego święta. Grubą kreską, no może nie taką grubą, ale kreską, oddzieliłem sobie moje myślenie od myślenia konkurencji. Napisałem sobie, co będą robić inni. I nie będą dawali rabat, na przykład 14%, albo będą prowadzili pakiety dla dwojga. To będą najczęstsze promocje walentynkowe. I to, co ja chcę zrobić, to muszę zrobić coś innego niż taki standardowy nurt tego, co ludzie będą komunikowali w internecie. Bo nawet jeżeli ja, szukając książki, mam inny produkt niż kwiaty, jakieś bielizny, biżuterię, to i tak muszę się od nich wyróżnić tym moim komunikatem, żeby zachęcić w ogóle klienta do tego, żeby tego maila otworzył. Żeby kupił, za chwilkę Wam powiem, jakie mechanizmy użyłem, ale żeby w ogóle tego maila chciał otworzyć. Więc nie robimy opcji takich jak inni, czyli rabat 14% i pakiet dla dwojga też sobie wykreślam. I zacząłem sobie generować pomysły. No i pomysły u mnie pojawiły się 3. Czyli książki z autografem jako wartość dodana, czyli zamów swojej ukochanej czy ukochanemu książkę z autografem naszego autora. Mamy część książek z autografem już wypisanym w magazynie i możemy takie książki specjalnie na tą okazję uruchomić i wysyłać do klientów. Zamów prezent swojej kobiecie, swojemu mężczyźnie. Po prostu. Czyli pokazujemy odbiorcy, że święta, jakim jest walentynkowy dzień, można użyć do kupna prezentu książkowego dla Twojej bliskiej osoby. I trzeci pomysł, pomyślałem o tym, że co ja mogę dać więcej od siebie niż tylko książki, jakie do tej pory normalnie możesz sobie kupić w sklepie. Nie? Książka, sztuka jedna, Marcin Osman. To jeśli ktoś jest moim fanem, a mamy takich osób wbrew pozorom całkiem sporo, to mogę zadzwonić do tej osoby z życzeniami, dedykacją, pozdrowieniami. A pomyślałem, że chyba na walentynki lepiej, żebym nie dzwonił do dziewczyn moich klientów. To były 3 pomysły, jakie się u mnie pojawiły. Dalej poszedłem, a może w kierunku akcji specjalnej, że będzie to książka z autografem Eklunda. Czyli mamy około 40 egzemplarzy książek Eklunda sprzedaż u siebie w magazynie i on się podpisuje Fredrik Eklund i serduszko. A? Więc bardziej pasuje to do odbiorcy w klimacie akcji walentynkowej. Ale później powstało najważniejsze pytanie w całej tej kreacji i sobie zapisałem, co najcenniejszego mogę Ci dać?
jako odbiorcy. I wam pokazuję dokładnie mój sposób myślenia. To jest dokładnie kartka, jaki używałem do projektowania tej kampanii. Czyli co najcenniejszego mogę ci dać? I żeby nie zdradzać, jaki produkt wymyśliłem, bo ta akcja cały czas trwa i powiem to pewnie w kolejnych wideo, to pomyślałem, jaki produkt, książkę, audiobooka od nas, ode mnie, od Marcina Osmana, mogę dać moim odbiorcom i co jeszcze oprócz książki, audiobooka, bo to jest oczywisty prezent w księgarni, nie? Co jeszcze mogę dać od siebie? I w tym momencie wszedłem sobie do naszego asortymentu, bazy produktów w sklepie, zobaczyłem, co mamy, ile mamy, jak tą kampanię mogę projektować pod kątem ilości produktów, które możemy rozdać klientom i stworzyłem taki tajemniczy prezent walentynkowy. Teraz dalej. Jesteśmy jeszcze na etapie tego, co zrobić, żeby w ogóle klient chciał maila otworzyć. No to autorem maila jest Marcin Osman, czyli ci, którzy mnie znają, znają nadawcę. Czyli gdybym wysłał maila z nadawcą OSM Power, znacznie mniej osób by tego maila otwarło. Więc wysłaliśmy maila z nadawcą Marcin Osman, no bo ja ten mail wysyłam. I teraz trzeba było wypełnić całe body tego mailingu ciekawym story. I znowu kolejny mega super tip dla Was i dla mnie też, bo czasami o tym zapominam, to pisanie autentycznych, własnych historii, które poruszyły mnie, moich bliskich i tym bardziej będą rezonowały z moimi odbiorcami. I zadałem sobie pytanie, jaka jest najbardziej romantyczna rzecz, jaką zrobiłem dla Kamili? I pomyślałem sobie o jednej sytuacji, gdzie Kamila była na końcu Polski na szkoleniu w hotelu, gdzie już była zamknięta restauracja, nie było serwisu kawowego w pokoju, a Kamila chciała gorącą herbatę. Więc jak usłyszałem to od niej, zadzwoniłem do recepcji, pogadałem z panią i pani zaniosła Kamili tą herbatę do pokoju. Bardzo romantyczne, bardzo takie ciepłe, wpasowane w kontekst wydarzenie u mnie w życiu i Kamili i opisałem właśnie to jako historię, jako główne body. Czyli klient otwiera maila od Marcina Osmana, którym jest historia autentyczna, którą się on utożsamia, która go porusza. I jeszcze jest jedna rzecz. Jaki jest temat maila? Jak wysłałem ten mail do Norberta, który ma przygotować cały szablon do wysyłki, to on nazwał ten mail promocja walentynkowa. A znowu, pamiętacie punkty wcześniejsze? Co robi konkurencja? Tak właśnie będzie pisała. Promocja walentynkowa, rabat. Ja mówię, Norbert, napiszmy kocham cię w temacie. Więc temat tego maila jest kocham cię, wykrzyknik i uśmiech. I kto takiego maila nie otworzy? Z ciekawości nawet. Bardzo duża konwersja otwarć. Pokażemy Wam teraz print screeny i wideo z otwarć tych mailingów, jak duże procenty to są. I zobaczcie, ile elementów musi się zadziać, żeby wykonać mail, który ktoś potencjalnie otworzy. Teraz, co zrobić, żeby on go otwarł, to już wiemy. Żeby go przeczytał, wiemy, dobre story, a żeby kupił. To eksperymentalizowałem później po wysyłce tego mailingu ilość elementów w całym tym procesie, to jest ona ogromna. Na przykład ograniczyliśmy liczbę tych produktów bonusowych do ilości 100. Więc mamy element takiego strachu, czy ja zdążę zamówić przed innymi. Jedna rzecz. Druga, zamawiając ten bonus, nie wiesz, co otrzymasz. Nazwaliśmy go walentynkowa niespodzianka, też Wam to tutaj pokażemy w materiale. I ta walentynkowa niespodzianka to jest taki trochę kod w worku, że nie wiesz, co zamawiasz jako bonus. A co, jak tam jest nic? Albo kartka z autografem Mikołaja, bo mój ma wartość, już Mikołaja jeszcze nie. I co zrobić, żeby klient temu zaufał? Znowu, pójść w prawdę i w kontekst, czyli napisałem myślami klienta, a co jeśli kupuję kota w worku, tam nic ciekawego nie ma, to dopisałem to jako obiekcję i od razu odpowiem tą obiekcję, tak jak w miłości. Czasami trzeba zaufać. I to już wystarczyło, żeby kolejne procenty ludzi, potencjalnych klientów, chciało tej promocji zaufać. I tak się właśnie wydarzyło. I efektem tego jest to, że po wysyłce mailingu wczoraj wpadło nam bardzo dużo zamówień, bardzo szybko. I my jakość mailingu mierzymy tym, kiedy wpada pierwsze zamówienie od momentu wysyłki mailingu. Jeżeli zamówienia wpadają po 2-3 minutach, a tak się dzieje często, to znaczy, że mamy dobry mailing, i klienci czują potrzebę szybkiego zamówienia. Jeżeli mija 3, 5, 15 minut, pół godziny, godzina, to znaczy, że coś zrobiliśmy źle. I najczęściej jest to brak ograniczenia czy ram czasowych, że klient otwierając maila musi wiedzieć, że on musi teraz z tego skorzystać, bo jak nie to się skończy. I my, jak mamy ciekawe oferty, to dajemy jakieś bonusowe ceny. Wiemy, że klient wie, że ta oferta się skończy nowo szybko, ale dajemy mu również możliwość kupna tego produktu w pełnej cenie.
Bo są klienci, którzy nie bazują na niskiej cenie, ale bazują na wow produktu, który chcą mieć. Więc dla nich nie musimy dawać rabatu cenowego, musimy ich o tym poinformować i oni sobie kupują często w pełnej cenie ten produkt. I to jest akcja walentynkowa WSM Power, którą możecie sobie teraz śledzić, bo to wideo, które zobaczysz 13 lutego, tak? Ono cały czas pracuje i ta akcja jest aktywna, więc jak to wideo oglądasz i wejdziesz sobie w link poniżej do opisu tej akcji walentynkowej dokładnie, to również może, a tego nie gwarantuję, załapiesz się na zdążenie, żeby skorzystać z tego deala walentynkowego 2019. I zobaczcie, jak wiele elementów tu się wydarzyło na tym wideo. I rekomendacja dla Was, że obejście sobie ten materiał raz jeszcze z kartką papieru, wypiszę sobie dokładnie w punktach rzeczy, mechanizmy, które ja użyłem jako ramę mailingu i wdrożę to w swoim biznesie, projektując własną kampanię. Broń Boże, nie kopiujcie tekstu mojego mailingu 1:1, bo to zawsze słabo się kończy. Czasami, jak mówię, róbcie podobnie jak ja, to ludzie robią kopiuj wklej i to nie działa, bo mój mail jest moim mailem. Ja Ci daję podpowiedź, ramę i kierunek i sam sobie taką kampanię zaprojektuj. A rekomendacja również dla Ciebie na koniec. Jeśli to wideo Cię interesowało, a z mną jesteś, to jest książka, którą musisz mieć. 100 sposobów, 100 strategii, jak robić większą sprzedaż. Marcin Osman, Kamila Kruk, gdzie to jest pikuś. Tutaj macie potężne narzędzia, jak jeszcze więcej sprzedawać. Marcin Osman. A, jeszcze ciekawostka, zapomniałem o tym, że eksperymentuję sobie z ciekawym podpisem, żeby klient, czytając mailing, się uśmiechnął przynajmniej raz. Więc jak wysłałem mailing wczoraj, to podpisałem się Marcin Amorek Osman. Wcześniej wysyłałem maile z napisem Marcin Webinar Osman, jeśli komunikuję coś o webinarze. Więc zachęcam Was do odważnego eksperymentowania z mailingami. Jak będziesz grał bezpiecznie, to wpadniesz w folder spam, z tego klient nigdy do Ciebie już nie przyjdzie. I też ważne jest to, że jak robisz takie akcje trochę kod worku, to jeśli zawiedziesz zaufanie klienta, to on nigdy do Ciebie nie wróci. Czyli my sobie możemy pozwolić takie akcje niespodzianki, bo robiliśmy je wielokrotnie i klienci nam ufają. Ale jak raz zrobisz akcję, na której dużo zarobisz, ale klient będzie pokrzywdzony shitowym bonusem, to nigdy on do Ciebie więcej nie wróci. Nawet nie do Twojej firmy, do Twojego nazwiska, bo będzie czuł podstęp w tym, co mu proponujesz. Powodzenia! A wiesz, jaki najlepszy prezent walentynkowy możesz dla mnie zrobić? Kliknij dzwoneczek, suba, koment, like, łapka, będzie mi bardzo miło. Dzięki temu czuję, że mnie oglądasz i że to, co robię dla Ciebie, jest ważne.